Cześć, witam was bardzo serdecznie, bo ja troszeczkę zniżę, w unboxingu, właśnie tutaj, widzicie, pudełka z Nike, i co ja mam w tym pudełku? Najnowsze rzeczy, czyli możemy sobie tutaj, jeszcze mam nawet metkę, nowe rękawiczki. Od Nike wydało ostatnio nowe rękawiczki, które nieco wiadomo, zakładamy sobie je, bo jest nam zimno, ale możemy jeszcze przez to mieć nasze logo naszego klubu. Jest on z Barcelony, z Real Madrid chyba, ale ja wybrałam sobie z Manchester United, który naprawdę jest dla mnie najlepszy. Nie wiem, czy to przekładam, ale chyba dobrze. To jest najlepszym dla mnie klubem. Ale nie dzisiaj będziemy się tym zajmować, tylko co dostaliśmy jeszcze? Dostaliśmy nowe... TTR 360. Nie wiem, jak to się mówi. No, buty bardzo mi się podobają. No, nie widać, że są jakieś bardzo... Są bardzo solidne, które naprawdę są lepsze niż buty Vipro 9 fioletowe i chyba czarne. Bo widać, że no, buty nie są bardzo jakoś... Buty naprawdę bardzo mi się podobają. Kupiłem sobie takie na święta, żeby po prostu sobie w nich chodzić, bo jeszcze mam jedne buty, które na razie się czyszczą. No, wyczyściłem już te buty, ale jeszcze nie ma szturówek, więc jeszcze ich nie pokażę. Ale co mogę powiedzieć o tych butach? No, popatrzmy na te buty troszeczkę z bliska. Naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobają. Ja myślę, że te buty można sobie kupić. Mam jeszcze dużo butów. Mam jeszcze tam jedną parę, czy dwie pary. Mogę wam zaraz coś zaraz wrócę. Poczekajcie tu chwilę. Położę wam tu buty. Nie wiem, czy to jakieś... Zaraz pokażę wam jeszcze jedne buty. Musicie chwilę poczekać, zanim wezmę je. Więc... Tadam! Wróciłem. Mam jeszcze tutaj dwie pary butów. No nie dwie pary, tylko... Dwie... Jedne moje... To są dwa buty, które używam. Dobra. Patrzmy sobie na te buty. Trochę są brudne tutaj, bo już mają troszeczkę rok. Patrzmy sobie na te buty i na te. No... To są korki, jak widać, dlatego mogą być bardziej takie obrudzone. Ale to są dobre buty, które mi się bardzo podobają. Jak widać, no, bardzo dobre są. Wszyscy mówią, że no, kolory nie pasują za bardzo, ale te kolory nie są takie bardzo złe. Naprawdę bardzo lubię je. Ale co możemy powiedzieć, mam jeszcze, położę sobie tu jedne. Tu jedne. No. No, tu chyba buty. Jeszcze tutaj muszę... No, mam takie buty jeszcze. O, tutaj takie. Ale nie są niebieskie, ludzie. One są fioletowe. No, niestety sznurówek nie zapomniałem włożyć. One są fioletowe. Fioletowe. Po prostu moja kamera wygląda to, że jest niebieskie. Ale to jest fioletowe. Prosto omyte, to jest fioletowy i żółty.
Tak, żółty. I dobra. Ja sobie tutaj, ja myślę, że już skończę ten odcinek, ale jeszcze muszę coś jeszcze wam powiedzieć. Ostatnio mówili dużo o hypobenems. Tak się tutaj czyli, że bardziej nie wiem, jak się tam w Polsce mówi na nie. Wiem, że większość ludzi, no o, ja je lubię. Na pewno większość ludzi też je lubi. Dlaczego je lubić? Mój kolega ma jedne z tych właśnie tych butów. Ale no powiedział, że nie podobają mu się bardzo. Widzicie, mój kot jest chyba troszeczkę uczuliwy. Chodź, Ramzes. To jest Ramzes. Dzisiaj przywitaj się chociaż trochę. Zesik. Zesik lubi buty najbardziej gryźć. No, myślę, że nie będę wam pokazywać do końca tych butów, ale pokażę wam ostatni, to co będzie dzisiaj w tym odcinku. Patrzymy sobie na te buty. Są dokładnie takie same, takie do samego rozmiaru. Tylko to są korki, dlatego są takie troszeczkę brudnawe. Patrzmy na bok. No, na przód i tutaj. Jak ja kocham te kamery. Naprawdę chcecie kupić te buty. Na pewno może jakieś stronę podam, gdzie można kupić w Anglii albo w Polsce. Nie wiem czy wezmę sobie tutaj coś. I myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. No, do następnego odcinka.